Siemanko mordeczki, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj Szkoła FIFA Bejota, odcinek numer 3, a w nim pokażę Wam jedną z najlepszych formacji po patchu, czyli 4-1-2-1-2 wersji wąskiej, tak zwany diament. Pokażę Wam dwie taktyki, które stosuję wymiennie do tej formacji i oczywiście jeśli Wam spodoba się ten materiał, to zostawcie kciuka w górę i najlepiej jeszcze komentarz dla zasięgów, także zaczynajmy! Okej, więc pamiętajcie przede wszystkim, że to, co teraz widzicie na ekranie, to jest mój skład wyjściowy. Natomiast ja od razu w grze zmieniam na defensywny bądź ofensywny, ofensywne ustawienie. Właściwie plan gry, tak to się tutaj nazywa. A nie, bardzo defensywne, ponieważ mam taktykę 4-1-2-1-2 ustawioną albo pod bardzo defensywnym, albo pod ofensywnym. Zacznijmy może od tej ofensywnej, czyli taktyka, od której właściwie zaczynam większość moich spotkań, gdyż lubię od początku próbować zdominować mojego rywala. Szerokość ustawiam na 5, głębokość na 4. Tutaj czy ustawicie 4 czy 5, różnica będzie mała, ale nie polecam raczej wartości powyżej 5, bo przy zdecydowanym pressingu, no to wasza drużyna będzie wychodzić na tyle wysoko, że będą pojawiać się po prostu luki dość spore przy kontrach. Jeśli chodzi o styl gry w ataku, to zrównoważony. Szerokość raczej staram się powyżej 5, szczególnie w tej taktyce z 4-1-2-1-2, ona jest wąska, więc przynajmniej jeśli ustawimy na szerokość na 5, 6, nawet może 7, to wtedy no, będą się nasi przede wszystkim napastnicy gdzieś pokazywać czasami w bocznych sektorach boiska. Nie będziemy wyłącznie gry pchać środkiem, bo to też takiej większej racji bytu nie ma, przynajmniej jeśli chcemy powalczyć o wyższe rangi. Foot Champions, jeśli chodzi o zagęszczenie 16, ustawiam na 3, więcej tak naprawdę nie potrzeba. Oczywiście można ustawić do 5, ale jeśli damy powiedzmy 8-9, no to większość naszych zawodników będzie wchodzić w pole karne przeciwnika i przy kontrach będziemy mieć duże, duże luzy, czy to w środku pola, czy też w obronie. Rzuty rożne i rzuty wolne mam ustawione na 2, ale no myślę, że jeśli chodzi o rzuty wolne, to nie ma sensu dawać jakoś znacznie więcej, bo ciężko w tej FIFA, jeśli chodzi o rzuty wolne, mieć jakiś jeden świetny schemat, który pozwoli zawsze zdobyć bramkę, więc po co narażać się na jakieś głupie kontry? No jeśli chodzi o rzuty rożne, to też mi się wydaje, że jeśli dobrze wrzucimy, to nawet mając jednego zawodnika, czy właśnie dwóch w polu karnym ustawionych na krótki słupek, to jesteśmy w stanie zdobyć tego gola, więc nie potrzeba tak naprawdę ustawiać tutaj 5 kresek. Właściwie nigdy tego nie stosuję, nawet jeśli chcę odrabiać straty. Jeśli chodzi o to, jak moi zawodnicy są ustawieni, no to zobaczcie, Rusilon i Mbabo oczywiście boki obrony, McKennie u mnie na pomocniku defensywnym, Tolisso i Sabitzer, tutaj boczni pomocnicy. No według mnie Tolisso jest naprawdę świetnym, świetnym zawodnikiem i bardzo żałuję, że na koncie Road to Glory nie dobije do 30 poziomu i nie dostanę tego fabularnego Tolisso, bo wydaje mi się, że byłby super wzmocnieniem drużyny. Harit, którego zrobiłem w wersji SBC na pomocniku ofensywnym i atak Lewandowski, Royce. No i przejdźmy do wytycznych i tutaj istotna kwestia, ale to za chwilę do niej przejdę. Najpierw boczni obrońcy, ja im daję zostawaj z tyłu. Testowałem też opcję, żeby dać ich po prostu na zrównoważony atak. Możecie oczywiście sprawdzić, jak Wam to będzie śmigać, natomiast ja uważam, że lepiej jakby tych bocznych obrońców regulować typowo już w grze tym, co ustawiamy na D-padzie, czyli możemy dać właśnie ofensywnych wahadłowych i wtedy oni się będą tak czy siak podłączać do ataku. Szczególnie to jest przydatne, jeśli chcemy właśnie zwiększyć ilość akcji uskrzydlających, jeśli chcemy odrobić straty, no bo powiedzmy w takim standardowym wyjściu, standardowym ustawieniu mamy 0-0, to lepiej jednak mieć ich na zostawaj z tyłu. McKennie ustawione na zostawaj z tyłu i krycie środka. Nie zmieniam mu ani na przeciwnej linii podania, ani na krycie indywidualne, na zrównoważoną obronę. Wydaje mi się, że tutaj sobie spokojnie daje radę. Sabitzer ma ustawione krycie środka, a oprócz tego, z tego co widzę, to nic mu nie zmieniałem. Tolisso tak samo, krycie środka i nic oprócz tego mu tutaj nie zmieniałem, także tak naprawdę cała ta trójka też kryje środek pola, jeśli chodzi o taki atak pozycyjny przeciwnika. No przy kontrach wiadomo, że jednak tych zawodników czasami jednak brakuje, mamy zdecydowany pressing, więc atakujemy na połowie przeciwnika i nie zawsze cała ta trójka zdąży się gdzieś tam już ustawić po prostu przed polem karnym, żeby kryć te linie podań przeciwnika w takim ataku pozycyjnym. No przechodząc do Harita, właśnie to jest ta kluczowa pozycja SPO w formacji 4-1-2-1-2 i uważam, że tutaj jednak wytyczną dla tego zawodnika trzeba ustawiać w zależności od tego, jakie on ma predyspozycje. Do czego zmierzam? Harit jest zawodnikiem, który nie ma zbyt wysoko ocenionej kondycji. Dokładnie jego kondycja oceniona jest na 78. Natomiast tydzień temu w lidze weekendowej grałem tutaj
panem Guerreiro Scream, który ma tej wytrzymałości aż 99. I wtedy ja temu Guerreiro dawałem, wiesz, no wracaj do obrony. Bo fajnie wtedy pomagał pozostałej trójce pomocników i też w ataku go wcale nie brakowało, bo klepiąc razem z użyciem przycisku L1 czy też LB na waszych padach, on i tak się do pozycji na podania pokazywał, na wolną przestrzeń wychodził, także jego go nie brakowało. I zacząłem tą ligę weekendową ostatnią właśnie z Haritem na wytycznej wracaj do obrony i co się okazało? Totalnie to nie funkcjonowało. Harit się męczył już w 50. i 60. minucie spotkania, był praktycznie do zmiany, dlatego stwierdziłem, że zostawię mu jednak wytyczną zostawaj z przodu, czyli on nie będzie wracał do obrony, będzie typowo skupiał się na ofensywnych sektorach boiska, czym zaoszczędzimy jego kondycję i po prostu będzie miał szansę coś więcej nam dać z przodu, na czym nam tak naprawdę zależy. Oprócz tego dałem mu też w pole karnym przy centrach, no skoro już jest w tym przodzie, to niech się angażuje, natomiast jeśli miałem wracać do obrony na Guerreiro, to miałem tutaj domyślne jak najbardziej, żeby po prostu już totalnie tego zawodnika nie robić jako takiego dodatkowego box to boxa, bo wyobraźcie sobie, że gdyby miał w pole karnym przy centrach i wracać do obrony, to on tak naprawdę pod pole karnym przeciwnika i pod swoje pole karne, no na pozycji SPO to jest bez sensu. W każdym razie, jeśli już mamy Harita na zostawaj z przodu, to w pole karne przy centrach i do tego wolna pozycja. Lewandowski i Marco Reus też ich dałem na zostawaj z przodu. Uznałem, że ta cała nasza tutaj trójka sobie w tym momencie poradzi i chciałem mieć właśnie ofensywnie ustawioną trójkę ofensywną. Tutaj masą maślane powiedziałem, ale wiecie co mam na myśli. Harit, Lewandowski i Reus. Wszyscy na zostawaj z przodu. Lewandowski wbiegaj za plecy obrońców i dodatkowo jeszcze Marco Reus zbiegaj na skrzydło, więc biorąc pod uwagę, że mamy ustawioną tą szerokość na 6, no to on jeszcze te takie boczne sektory boiska przejmował i byliśmy w stanie nawet robić akcje skrzydlające przy tej formacji, co też jest ciekawym takim urozmaiceniem i pokazuje naszemu przeciwnikowi, że nie jesteśmy schematyczni, nie jesteśmy monotematyczni, nie gramy wyłącznie środkiem, nie gramy wyłącznie szybkich podań, ale potrafimy też rozpracować go właśnie akcją ze skrzydła i tutaj Marco Reus robił robotę. Także, jeśli macie tutaj duet napastników, z którego chociaż jeden zawodnik jest takim właśnie bardziej mobilnym graczem, który potrafi zrobić różnicę na skrzydle, będzie w stanie przedryblować. A właśnie z duetu Lewandowski-Reus, no to ten drugi jest takim bardziej mobilnym driblerem, no to właśnie on może zbiegać na skrzydło, drugi zawodnik niech ma zrównoważoną szerokość gry. Można ewentualnie też się pokusić o to, żeby ustawić tutaj wytyczną trzymaj się środka. Wtedy właśnie lewy gra takiego centralnego snajpera, a Reus sobie czasami pomyka po skrzydle. No dobra, to jest ta taktyka, którą zwykle zaczynałem spotkania i jeśli to wszystko mi się ładnie układało, prowadziłem 2-0, 3-0, to albo był rage quit, albo przeciwnik zaczął bardziej ofensywnie mnie atakować. No i co ja wtedy robię, jeśli już mnie przeciwnik bardzo ofensywnie atakuje, a ja gram zdecydowanym pressingiem, to nie jest, wydaje mi się, najlepsza taktyka na skontrowanie takiego przeciwnika, który mocno nas atakuje całą drużyną praktycznie, bo chce odrobić straty. Wtedy używałem drugiej taktyki. A wygląda ona właśnie tak, czyli styl gry w obronie zrównoważony, szerokość 5, głębokość 5, posiadanie piłki, jeśli chodzi o styl gry w ataku. No to jest klucz, wydaje mi się, jeśli chcemy rozegrać rywala, który mocno do nas podchodzi pressingiem. Mamy włączone to posiadanie piłki, nasi zawodnicy są blisko siebie ustawieni, łatwo jesteśmy w stanie poklepać. I tutaj taka uwaga, ja często klepię mojego rywala, który mnie mocno pressinguje, używając samego przycisku X. Nic więcej nie robię, używam samego podania. Naprawdę nie trzeba czasami, wiecie, robić takiego typowego overthinkingu, takiego przekombinowywania. Wystarczy po prostu podać do wolnego zawodnika, obrócić się, podać do kolejnego wolnego zawodnika i używamy wyłącznie klawisza X czasami, żeby wyklepać takiego przeciwnika, który nas mocno pressinguje, bądź opcja numer 2, jeśli ktoś nas mocno pressinguje, no to kwadrat jako przerzut do zawodnika na wolnym polu. Najczęściej właśnie takim kwadratem zagrywałem od linii obrony, czyli od któregoś ze środkowych obrońców prosto do Lewandowskiego, który na przykład zgrywał główką do Reusa i już mamy napędzoną akcję i tak naprawdę omijamy całą tą środkową strefę boiska, cały ten pressing przeciwnika. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o taktykę, formacja, to wyglądało identycznie jak w poprzednim zestawieniu. No chyba tylko to Tolisso z Sabicerem zamienieni miejscami, ale to aż tak bardzo tutaj mi nie przeszkadzało, nie miało tak naprawdę większego znaczenia. I tutaj jeśli chodzi o wytyczne, mam praktycznie takie same z delikatnymi zmianami. McKennie ma ustawione przecinaj linię podań,
Tolisso i Sabitzer mają ustawione tutaj totalnie domyślne wytyczne, czyli nie daje im krycia środka, chcę, żeby normalnie też kryli tutaj skrzydełko. Harik ma zostawać z przodu i bez wbiegaj w pole karne, czyli tylko zostawaj z przodu, mu tutaj zmieniam. Lewandowski jest na domyślnych wytycznych i Marco Reus również jest na domyślnych wytycznych, chociaż wydaje mi się, że można spokojnie temu Reusowi znowu dać zbiegaj na skrzydło i też będzie to fajnie funkcjonować. I wydaje mi się, że ta taktyka wtedy fajnie jest w stanie skontrować takiego przeciwnika, który nas mocno pressinguje. Także możecie jak najbardziej przetestować, ewentualnie drugiego napastnika jeszcze dać na wbiegaj za plecy obrońców. Chociaż jeśli gramy tym posiadaniem piłki, to nie wiem, czy jest taka konieczność. Gdybyśmy grali na zrównoważonym tutaj stylu gry w ataku, to spoko. Możemy dawać te wytyczne też napastnikom wbiegaj za plecy obrońców i tak dalej. Ale ten mieszany atak wydaje mi się, że fajnie współgra z stylem gry w ataku, posiadanie piłki. Także wtedy nie jesteśmy zmuszeni ustawiać żadnych dodatkowych wytycznych dla napastników. Także tak wyglądały te dwie taktyki, którymi grałem podczas ostatniej ligi weekendowej. A co mi się udało wbić, to pokażę Wam już w jutrzejszym odcinku. Czy otarliśmy się o top 100, czy nie, no to wydaje mi się, że ci, którzy oglądali moje streamy, to wiedzą, że tak, ale chyba czegoś tam jednak zabrakło. W każdym razie tak to wygląda, jeśli chodzi o te formacje i o te wytyczne. Jeszcze tak tytułem wyjaśnienia, jak trochę grać tymi formacjami, taki garść porad ode mnie. Jeśli nie radzicie sobie ze zdecydowanym pressingiem, to znaczy nie potraficie grać agresywnie w obronie, nie pasuje Wam ta pierwsza taktyka, którą Wam pokazałem, to po prostu pograjcie tą drugą od samego początku spotkania, możecie sobie spokojnie kontrolować przebieg meczu. Natomiast jeśli gracie właśnie tym zdecydowanym pressingiem, no to trzeba mieć dobrze opanowane przełączanie zawodników, czy to prawą gałką, czy to wykorzystując klawisz LB, L1 na Waszych kontrolerach. To jest podstawa, żeby umieć dobrze presować rywala. Jeśli chodzi o grę w ataku, to w przypadku zarówno jednej, jak i drugiej taktyki są istotne właściwie dwie, trzy kwestie. Pierwsza jest taka, że trzeba używać tych przerzutów do napastników. Niezależnie, czy gramy tym pressingiem, czy normalną, zrównoważoną obroną, musimy używać tych dośrodkowań. No ja mam ich ustawione co prawda na kółku, ale ja gram na alternatywnym sterowaniu, ale tak jak Wam wcześniej wspominałem, u Was to pewnie będzie kwadrat najczęściej, jeśli gracie na klasycznym, czyli używamy kwadratu do tego, żeby przerzucać piłki do od razu linii napadu. Najlepiej do Roberta Lewandowskiego, który od razu może taką piłkę zgrać główką. I potem, jeśli zgramy sobie taką piłkę głową, no to szybka klepka z wykorzystaniem klawisza L1 i tak naprawdę w 3-4 sekundy z linii obrony jesteśmy w stanie totalnie przenieść ciężar gry do ataku. Zmieniajmy tempo gry. Pamiętajcie, że możecie również podtrzymać piłkę na swojej połowie. Nawet zróbcie sobie takie ćwiczenie w postaci takiej, że jeśli macie problem z tym, że za szybko pozbywacie się piłki danym zawodnikiem, to zróbcie coś takiego, że macie piłkę w środku pola i liczycie w myślach do 5, 6 nawet i dopiero wtedy możecie się pozbyć piłki. A do tego czasu trzymacie piłkę przy zawodniku. Spokojnie możecie rozegrać piłkę z obrońcą, szczególnie z bocznymi obrońcami, którzy są właśnie też kluczem w tej formacji, żeby też przerzucać do nich piłkę na wolną przestrzeń. Mimo że oni mają wytyczną zostawaj z tyłu, to spokojnie, jeśli użyjemy kombinacji klawiszy L1 plus trójkąt, no to wtedy zagramy górną piłkę prostopadłą i możemy nawet z środka pola zagrywać takie górne piłki prostopadłe do bocznych obrońców. Oni wtedy przekroczą linię środkową boiska i będą się fajnie angażować do akcji ofensywnych. To znaczy nie trzeba, wiadomo, od razu nimi wbiegać w pole karne przeciwnika, ale nawet jeśli przekroczą tą środkową linię boiska, to mogą od razu już pomóc w rozegraniu. Zagramy do Harita, który jest łącznikiem tak naprawdę między obroną a atakiem i potem jakaś klepka Reus Lewandowski i od razu jest jakaś sytuacja bramkowa. O tym, że trzeba używać, wiadomo, dragbacków i mikroruchów, no to nie muszę Wam wspominać, no to jest tak naprawdę woda na młyn w tej FIFA, ale to też opowiem w jednym z kolejnych odcinków Szkoły FIFA BJ, jak efektywnie używać konkretnych mikroruchów. Myślę, że tym razem rozbiję to na większą ilość części niż w przypadku FIFA 19, gdzie to tak naprawdę opowiedziałem w jednym filmie, ale chyba warto jednak poświęcić troszeczkę więcej czasu poszczególnym elementom gry, ponieważ jeśli mamy znajomość tych kilkunastu mikroruchów, kilkunastu takich drobnych dryblingów, które potrafią zrobić różnicę pod polem karnym przeciwnika, to potem nie musimy używać ich wszystkich w trakcie spotkania, ale mamy tą świadomość, że wiemy, co możemy użyć i wtedy no, używamy tak naprawdę kilku i
przeciwnik jest po prostu rozmontowany. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę, ale o tym już wspominałem na początku filmu, także mam nadzieję, że już się nie muszę powtarzać. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.